Może niektórzy zauważyli, że grałem w tej piosence, a przynajmniej starałem się grać, w sposób zupełnie inny niż dotychczasowy i też inny niż dotychczas uczyłem innych. Zawsze bowiem mówiłem, żeby ruszając ręką w dół, grać paznokciami palców tych czterech, a ruszając ręką w górę, zawadzać paznokciem kciuka. I sam w ten sposób gram na większości nagrań. Okazuje się jednak, że korzenne bicie hawajskie polega na dokładnie czymś innym. To znaczy ruszając ręką w dół, jadę po niej kciukiem, jego miękką częścią oczywiście siłą rzeczy, a jadąc do góry,
gram albo też kciukiem, albo, tak jak to próbowałem robić w tym nagraniu, opuszkami palców. Efekt zamiast takiego ostrego. Jest taki. Zauważyliście różnicę? Chętnie się o tym dowiem, na przykład z komentarzy. Pozdrawiam, cześć.